Witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek w Disciples 2 w multiplayerze. Ze mną jest pan Skowron Piąty. Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego piątego odcinka. Ze mną jest pan Tyrek. Zgadza się wszystko. Stan ludności się zgadza, ilość dwóch. Na multiplayera to starczy. Jak do tanga trzeba dwojga, na multi również. Tak jest, dokładnie. No nie, no nie. Multipreja. Multiprej. Czekaj, może jakieś inne RNG wylosuje. Uciekaj. No zobaczymy, co tu ten koszmarny koszmar. Dupa. Czekaj, może nie tra. Małe szanse są na przeżycie takiego gościa. No, musiałby nie trafić, no nie mają na jąć. No musiałby nie trafić. Dobra, ja widzę, że muszę zmusić Imperium do tego, żeby przestało mi tutaj dręczyć się swoimi rózgowiczkami. Ale to zaraz, za moment. Kurde, już mi się piwo ciepło zrobiło. Zrobiło. A no. Ja tam akurat sobie herbatkę zieloną z mango i rumiankiem popijam. Jak dopiję to piwo, to też sobie herbatę zaparzę i tam podejrzewam, że do drugiej w nocy będę w stanie to wypić jakoś. Cóż, mam dopiero 21, także... Trochę jeszcze sobie popijesz. Dobra, spoko. Tak. Znaczy ja no, dopiję to piwko, już niewiele zostało. Leć mi tak, już inaczej. Dobra, ty tu zostań. No i tak by chyba mogło na razie zostać wszystko. Dobra, jak ty się ruszasz, to ja w sumie trochę poklikał na mapie, żeby się coś działo. Chociaż tyle można, że coś tam można kombinować, coś gdzieś klikać. Nie no, sobie tego. Można zawsze popatrzeć, coś pomyśleć, co zrobić w następnej turze, takie rzeczy. Tak. Nie. No, dokładnie. Nie jest tak, że wszystko stoi w miejscu. Co ja chciałem w tej turze atakować, ty mi powiedz, panie kochany, co ja tutaj chciałem... Ja chyba chciałem wejść w cyklopa, o ile dobrze kojarzę. A, tylko ja tam chciałem go popieścić Kronosem. Bo już pamiętam, jakie ruchy chciałem wykonać. Już to wszystko miałem zaplanowane, fajnie rozpracowane. Damy klątwę demonów. No, musi ten cyklop zadawać 85 obrażeń, a nie 100. Plus 10% na moim bohaterze pancerza sprawi. Otóż też, to. Przeżyję. Reszta jednostek może być ranna, to mi to nie robi. Ważne tak naprawdę tylko przeżyć jeden cios tego cyklopa, chyba tylko. No. Jeszcze jego inicjatywa nie jest tam jakaś nadzwyczaj wysoka. Chociaż, moment. Wykorzystałbym inną jednostkę może. Chociaż właśnie, ile cyklop miał? 40 inicjatywy, nie? Tak. Bodajże tak było. Do tej pory, chyba że Welesz coś zmienił i ustawił inną. Ale nie, myślę, że mi się... To nie jest Chris Chris, że się bawi ze statami wszystkich jednostek na mapie. Pozwolę sobie go odprawić ogarem. Za zaklęciem, za ile za 100 punktów many piekielnej będę w stanie mu zadać od 40 do 50 obrażeń, to jest okej. Dobra, no 40 inicjatywy, no to Molocha to tak średnio na niego brać, bo będzie miał szansę wtedy rzucić dwa razy. Ty, ci powiem, że dokładnie 50 obrażeń dałem radę mu zadać. No, no to ładnie. Zabawnie, fajnie. Ładnie podciągnięte, jak na łatwym poziomie. Dwa razy z rzędu tyle. No. Dobra, no ma 200 życia, no to raczej to się zberstuje, zanim on coś zrobi. Tak. Mam inicjatywę. Także no chyba będzie dobrze. Ale jednak no, to, że cyklop może być dowolną jednostkę, no to go czyni bardzo groźnym przeciwnikiem. Trzeba trochę przy nim pokombinować, nie? Bo na tyle są zawsze miękkie jednostki. Może zdążę go zabić, zanim w ogóle rzuci tym głazem. Lepiej uderzę niż onyksowy gargules taki cyklop. O Jezu, jeszcze chybnie nie stresująco się robi, ale dobra, jest okej. Okay. No i fajne ekspy, bardzo ładne. Soczyście.
nawet bym rzekł. Ale dziwne, no nie, no, no to tak... Czy to mi się przyda? Tak średnio to widzę. Dobra. Nie wiem, co będzie w tej ruinie, ale być może będę mógł zrobić użytek z Molocha. Zobaczymy. Ja tutaj całkowicie starałem sobie wyobrazić, co tam się w twojej walce dzieje. W ogóle ekran u mnie zamarł chwilowo. Ej, nie dolecę już tutaj, no. Smuteczek. Lampiżycy. A nic nie zrobię. No dobra, trudno, no to. Ale zamiast tego mogę przesunąć się chociaż kawałek na te demoniczne tereny, tutaj chociaż 5% więcej się zregeneruje, bo to jest bunt elfów, nie? To jest to, tak można kombinować, oczywiście. To jest dopiero. Dobra, zrobię jeszcze raz tę rózgowiczkę moją kochaną, bo ja bym jednak bardzo, ale to bardzo chciał tę manę, która tam tak prosi o to, żeby ją no, zachachmycić. Dobrze, że nie ma jakichś ujemnych punktów do regeneracji za to, że jest się na wrogich terenach. Słuchaj, Disciples 3 coś takiego wymyślili. Znaczy nie ma tak, że zmienisz dzień i się zranisz, tylko po prostu jeden kroczek, który zrobisz. O Jezu, już mi to przyzywa, no co za dziadyga jedna, no. I są dwa typy obrażeń, albo 2% za każde przejście kroczku, jakby, albo 5%. I te 5% są strasznie groźne, nie? To 5% maksymalnego HP. Masz jednostkę, która ma 1000 HP, zrobisz 10 kroków na tym terenie i połowę życia nie ma ta jednostka, nie? O, to tak. HP. No to tak groźnie. No. Dobra, pogadajmy tutaj sobie. Musisz tam przejąć, znaczy twój teren musi zarosnąć ten budynek jakby, który powoduje to obrażenie. No to jest taki budynek, który jakby wokół niego jest jakby takie zadymione pole i jak w nim chodzisz, to tam zależy, czy to jest ze śmierci, czy z powietrza, czy z ziemi, tam różne są rzeczy. No to nie, no z tego co mi tam nieraz opowiadałeś, to rzeczywiście są takie całkiem ciekawe mechaniki użyte. No jest sporo bardzo ciekawych rzeczy, tylko no z powodu, iż to ma sporo bugów, jest niedokończone, jest mało map i tak dalej, to otrzymało sporo negatywnych. Zobacz, kresy. Tak duży zespół nie zdołał ukończyć gry, zrobić, to co tu dopiero mówić o modzie? No mod do dwójki, to będzie trochę tutaj prościej chyba. Chociaż trójka też dostała moda jakiegoś ruskiego. I tam jest nawet... Czego to Ruscy nie... Ja sam chciałem też zaimplementować tutaj, ale jest tam sporo też zmian i dodatków, które mi... Myślę, że no na cholerę. No po co to? A komu to potrzebne? A no. Dlaczego? Są tam się no, nowe jedenastki porobili, które wyglądają jak te z kampanii. Te ci bohaterowie, którzy tam mają nazwę własną, wygląd swój własny, oryginalny i tak dalej. I ty nimi sterujesz. I w sumie to z Deceptives 3 zrobili takiego bardziej RPG niż strategię, bo jest to historia jakiegoś tam bohatera czy bohaterów. Prawda? I to no w sumie trójka jest... też była historia bohatera. Każda rasa ma tego swojego unikalnego, nie? Coś w tym stylu. No, słuchaj, trafiłem na miejsce, w którym na 100% przyda się ten Moloch, także Piąty poziom. Z każdym poziomem jest 5% mniej do trutki, czyli będzie 20% mniej szans, czyli to będzie 60%. Ryzyko się niezbyt opłaca. Najpierw lepiej wyzwać na pojedynek. Zrobić tam dwa ciosy, później ewentualnie trutka. Tutaj chyba starczy, nie? Tak. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, radzie, czego jeszcze ten kroczek zrobię, żeby jakiejś biedy głupiej bredni nie było. Dobra. I co? Trzeba zrobić wjazd w to coś. Liczenie flag. Tak.
takie obrażenia. Tam jest takie coś. Ja sobie pozwolę może znowu jakiegoś ogara na to. Wolałbym tego wtajemniczonego na hita ściągnąć, żeby mi tam nie zadawał obrażeń. No, widzę u ciebie tą samą jednostkę, którą ja teraz będę chciał sobie atakować na swojej połowie. Dobra, 32 HP mu zostało, jest ok. Bohater ma go na strzała. Wchodzimy w to. Mam tu jeszcze coś ciekawego, co można, mogłoby mi pomóc w walce z tym czymś. To się przyda, żeby to podleczyć później. Dobra, wchodzimy. To jest ochrona na te żywioły przeklęte. No tak. Tu się można pobawić. Dobra, próbuję od razu ciebie. Kurde, mógłbym się pobawić tutaj trochę. Kopalnie. Można było nawet... Można by teraz można by jakieś kopalnie doświadczenia jakby się znalazło, to można by nawet zaryzykować. No dużo odcinka by nam nie upłynęło w sumie, ale. A przecież moment. Tak zrobimy. No dobra. Ty masz HP mało. Defuj na razie. Bo masz za mało tego HP. A, tutaj się robi coraz gorzej. Czarny smok. Dobra. Weź to dobi. Jest tu trochę takich naprawdę eksplodajnych jednostek, tylko to... Tu może być teraz problem. Duży koszt. Fokus na nie daje do nas już co trzeba jest. Się robi problem. Jeszcze przeżyję, ale... Może paść mimo wszystko. I padnie. A może nie? Może na styk jednak nie? Jak trafi? O kurde, ale to było dobre. Ale to było dobre. Nawet mi się podobało, ci powiem. O, ho. I teraz... I co z tym zrobić teraz? Kurde, powiem ci, mam włączoną niby muzykę, ale muzyki nie słychać. Czekaj, ja się muszę napić, no. No Halinka, ja nie chcę, no ale ja się muszę napić. Się muszę napić. Ja chyba pójdę po drugiego browara, słuchaj, panie Boże. Panie, ale daj jednego browara chociaż, bo gorąco jest w mordę jeża. Wybierz zielemi, pan tu nie mieszkać. A żebyś pan wiedział, że moja noga tu więcej nie postanie. I bardzo dobrze. Arrivederci, Roma. Czekaj, no. Tutaj to nie ma z sorgiem, ale dobra. Damy tam. Nie będę kombinował. Chyba. O, dzisiaj sobie bardzo dobrego browarka, tak idealnego pod upały piłem. Rewolta z owocami tropikalnymi, pszeniczniak. Bardzo dobra. Bardzo fajne, dobra, lekkie, jak kompocik. Tego. I wy, frajerzy. Jeżeli się z takim... Tutaj. I się prześpijcie w mieście. Ty, frajerze, tam to nie bardzo, nie? Możesz tam się wrócić, bo to jest zbadane, a to też mogę zrobić, w sumie to nie jest trudne jakieś bardzo. A może co? Nie. Tam próbujmy. Daleko nie mamy, można spróbować. Ty siedzisz na dupie,
Czy ja potrzebuję zbierać, jakoś oszczędzać pieniążki teraz? No, przydałoby się w razie czego. Pieniążki się zawsze przydają. O, Imperium chociaż nie przedłużało jakoś szczególnie. No, mógłbym na przykład zrobić kolejnego Różkowicza i puścić go w inną stronę mapy. Mógłbym zrobić 5 złodziei. Tu mam dobrą rzecz. Tu mam dobrą rzecz, którą można użyć, ale to może kiedyś jakiś mógłbym inny. Mógłbym zrobić kolejnego bohatera, żeby tam, nie wiem, cokolwiek zrobić nim. Złoto zawsze spoko. Jak kiedyś mnie to sobie... Doceniałem to złoto w tej grze. Zawsze tylko myślałem, że jak już mam wszystkie budynki postawione, to złoto jest useless i zawsze do 9999 dochodziłem w kampaniach. A później jak się nauczyłem używać złodziei, więcej rózgowiczek robi się, pomocnego bohatera, żeby donosił jakieś rzeczy, no to zrozumiałem, że jednak jest co robić z tym złotem. A no jest co, tak jest. Jak najbardziej. Dobra, to od razu to tutaj zdejmuj, bez żadnego zastanawiania się. Ty tutaj na dzień dobry paraliże. Tutaj będą takie dwa przyjemniaczki. Kurczę, dlaczego ja nigdzie nie mam jeszcze dostępu do many śmierci? Ty mi powiedz, dajcie mi manę śmierci. Może tam będzie, za tym widmem Skitrana. Ja bym ci powiedział, dlaczego jeszcze nie masz, ale czy nie powiem, bo nie wiem. Panie Boczek, ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, panie Boczek. O dobra, fokus w jednego, bardzo mi się to podoba. Ale ty sobie dalej, ty sobie tu dalej będziesz... Dobra, wykończcie to. Jesteś na paraliżu, dobra. Nie, no na moloch i... Dużo lepiej byłoby, gdybym się ustawił trochę inaczej, ale dobra. Jakoś to sobie przetrwamy. Przynajmniej jakiś czas. Aha. Wspaniałe to było. Panie Bocie, co żeś zrobił? No ale dobra. Ja się tym nie będę przejmował. Aż nadto. Dobra, teraz tu kolejny. Dwóch okultystów. O dwóch okultystach to ja mogę... No na pewno mogę się wyekspić. No tam kurde. Jest jeszcze ta bohaterka, która nie, no będzie trzeba wziąć... Niech to z niego zejdzie. Niech to z niego w końcu zejdzie, no. Ile to będzie na nim siedzieć? Molocha. Czy demon locha? Demonolocha. Molocha wezmę. O dobra, super. A, to już nie było super. No, moloch może być. Moloch jest spoko. Molocha się weźmie. W sumie to jestem ciekaw, ile jeszcze brakuje expów temu Wiergulcowi, bo ja jeszcze miałem na to w ogóle, że go nie będę jakoś bardzo expił. Że nie będę, wiesz, brał sobie Wiergulca, przechodził do onyxowego, ale ja go często używać muszę, bo trafiam na jednostki jakieś niewrażliwością na oręż, które biją dowolną jednostkę i sobie myślę, no muszę mieć inicjatywę, muszę to zabić, fizycznie. I co chwilę biorę tego Gargulca na pomoc. Jak jest moloch ranny, do miasta go i biorę Gargulca, no i się bawimy dalej. No trochę tutaj manewrów to wymaga. Niewątpliwie. No, jeszcze mam bardzo fajnego, pobocznego bohatera, który ma buty dodatku. No stary, czego chcieć więcej? Jakieś buty, pewnie jakieś siedmiomilowe czy coś. Nie, może wybierz takiego czegoś, nie da. Ale pewnie podróży, bo skoro fajne buty, to od tych butów się zaczyna fajnie, a buty elfów ani żywiołów nie są potrzebne legionom. Tak. Także myślę, że to... Z elfami jedyne buty, które mógłbym pocenić sobie bardziej niż siedmiomilowe, pod warunkiem, że to nie jest dojada oczywiście. No oczywiście. To właśnie buty żywiołów, wtedy mamy latanie. Tak, no te właśnie buty żywiołów, no to super sprawa. No najlepiej to chyba na Imperium, bo jak nie mają Pegaza, no to się bardzo przydaje. Dobra, jak tam z HP-kami to wygląda? 50. Z niebieskim mieczykiem minimalnie 5 level, to jest plus 20 do obrażeń, ono ma przynajmniej 50 obrażeń. I to aż do 70, jakby miała 9. Liczysz aurę grzeba? Aurę grzeba, no.
od 50 do 70 to jest dużo i jeszcze trochę. Oczywiście sprawdzę to gówno jakimś ogarem czy coś. Zawsze coś tam zrobisz. Ale jak potrzebuję to zdjąć i HP, to gówno będzie miało od 40 do 80 więcej, czyli 105 albo 145. No ale są to. Jakby miało 105, to easy. Ja bym tutaj zaryzykował, idąc w inicjatywę. No. Dobra kopalnia doświadczenia na tych okultystach. Trzeba będzie gargulcem to zrobić jednak, nie molochem. Kurde, no nie wiem, no molochem bym wolał to robić. Zombiaków będzie za ciężko gargulcem zabijać, molochem będzie dużo prościej. Jeszcze gór jakiś z przodu, nie, to jest za trudne dla mnie, jeszcze nie jedę tam. Na upiora. Na upiora też nie. No to by. Tą walkę to najlepiej byłoby po prostu sprać ich tak jak najszybciej i punktowo, gargulcem nawet wypunktować tego gula z Aurangzebem i zostawić okultystę jednego nawet. Moment, ten niech się przesunie, bo mi tu zawadza. To po pierwsze. Musimy zrobić takie bardzo ważne manewry w pierwszej kolejności. Mogę tylko tutaj. Boże, obrona w tym mieście to jest po prostu, no dla mnie to jest dramat. Ja to się przez to nie przebiję. Dobra. Mały krok dla Skorona, ale wielki dla Legionów Potępionych. No. To jest krok w niewidzialność. Potencjalną. Ty rzeczywiście. No. Ale jeszcze wspomogłem, co? No ja chciałem w sumie tego użyć do innych fajnych rzeczy, nie? I tak, byś ty, i tak byś w końcu do tego doszedł, jakbyś poszperał po księdze, ale to... Moment, moment. No ja się muszę tutaj zastanowić, co ja chcę robić. Nie. Tak można by w sumie... Ja ci mogę powiedzieć, co możesz robić. Możesz iść po piwo. Nie, herbatę sobie idę zrobić. Ostatnie mi zostało, ja się czuję nieswoje, jak nie mam piwa w mieszkaniu. Będę musiał iść kupić później. Mam podobnie. Wezmę dwa kolejne, jak będę wracał z roboty. Mam podobnie, zawsze jakieś musi być w zanadrzu. No musi. W razie jakby jakieś niespodziewane wyjście z kolegą na piwo się trafiło. Teraz, no. Dobra, i lecisz tam. Tam sobie sklirujemy. Kurde, to są takie walki w tej okolicy, że no średnio bym to widział, średnio bym to widział z obecnym stanem. No właśnie, momencik, bo ja potrzebuję tobą poziom dobić, żebyś jeszcze więcej miał tego ruchu w razie czego. Ja ci powiem... Czegoś nie chciał czegoś dabić łatwego? Jakiś rózgowisz, coś tego? Nie ma co nic. Ja tak na ten moment ci powiem, że teraz trochę inaczej bym sobie rozegrał wybór jednostek, no ale w to, co już poszedłem, no to już mam. Dobra. Nie przedłużam. Ja zaraz przyjdę. O kurwa, co tu się dzieje? Co to jest? Co wy tu robicie? Kim wy jesteście? I po co żyjecie? Kim ty jesteś, pajacu? Jeśli mu szpiega tutaj. Oho. Ty masz pewnie pierwszy poziom, chociaż no, mogłem to sprawdzić wcześniej. Trzeci. No dobra. Próbujemy trutki, udała się. Co ta muzyka nic nie gra, no. No i niech sobie pogrywa tutaj w tle. Przecież może. Tu mi znowu zdejmują te rózgi. No co za... jadostwa. No, muszę zrobić mędrca, który to zdejmie. Tym razem to bym nawet się pokusił tu o mniejszego enta. Ale co mi to da? Raczej nic. Znaczy się nie pokusiłby koszmar o to. Tutaj no nie ma jakichś wymagających jednostek, no ale ja jednak jestem zraniony. Można by wypić po jednym. Chociażby tak. Ty nawet byś tutaj stanął, w tym miejscu. Tego byście się pozbyli. Miarę szybko. Czy coś jeszcze tu nałożyć wam? Nie, może coś po prostu opracuję.
Bo by się nawet przydało. Na jakieś tam gorsze czasy. Dobrze. Dobrze. Słyszę, panie Skowronie. Co ty tam kombinujesz pod moją nieobecność? Nie wiem, no to co Pinki Mózg, przejmować władzę nad światem próbuje. Dobrze. Dobrze. Tak zrób i zrób. Tak. Ty tutaj. Ależ pięknie, ty byłeś pierwszy, się ładnie rozdzielą obrażenia, o to chodziło. Aha, chybienia, no to muszą być. Ale dobra, nie obrażam się. Dla Driady to jest tradycja, a tradycja to rzecz święta. Trzeba ją szanować i kultywować przez następne pokolenia, aby każde kolejne Driady wiedziały, że chybić trzeba w walce, bo to ważnym jest. No i dobra. Teraz mały pit stop zrobimy. Z tą animacją, no to naprawdę pit stop będzie się przedłużał, no ale... Kurde, ci powiem, że bardzo się cieszę, że jednak postanowiłem tego Gergulca brać, bo naprawdę bez niego to byłoby... No, od marmurowego zaczyna się zabawa, nie? Tak no, naprawdę. Zwykły to tam lipa, ale... No, zwykły to się... Z nim się męczy. Na początku. Tak, udało mi się zgarnąć taką walkę, że naprawdę bardzo szybko byłem w stanie do tego marmurowego dojść. I kurczę, no fajnie, fajnie, to się udało. No, było, tutaj było kilka takich walk, gdzie można było naprawdę sobie nastukać tego doświadczenia. Na takim Władcy Żywiołów na przykład. Chociaż te żywiołaki mało warte były. Akurat. Dobra, jeszcze jedną turę. Sobie poczekajmy. Tutaj tak i już ostatnie dźgnięcie. No i dziękować. Ale no niespodzianka była. Co by nie mówić, była tu niespodzianka ze strony Imperium. Taka niespodziewana niespodzianka. O, dobra, ty się możesz ruszyć, ale to i tak... A zresztą... Nieważne. Rusz się tu... W razie czego już daj mi tutaj to drzewko. Może się pokusi. Jak się pokusi, to będzie bardzo dobrze. Chociaż ty i tak nic nie da mnie. To, co było głupie, co zrobiłem. Dobra, nieważne. Przyzwałem drzewko z myślą, że będzie nagrobek, a przecież to nie ma nagrobka po takim czymś. No dobra. Trudno. No robię to nie teraz, gdzie ten doleci. Przypłaciłem tutaj. Dotąd tylko. Z miasta nie chcę wychodzić jeszcze. On się musi leczyć. Ale dobra, to nieważne, bo ja tam dolecę tylko tutaj, tylko tego zaatakuję. Tylko, że jeżeli bot będzie chciał jakiegoś spela na mnie rzucić i kurde mnie pokara i mnie zniszczy i zabije, zamorduje. O ile bot w ogóle będzie w stanie takie rzeczy robić? Chyba nie, chyba będzie dobrze. Wydaje mi się, że już nie ma podejścia. Elvis, ty mogłeś się ruszać. Gdybyś ty się ruszał i poszedł tam, z honorem poległ, to by się to bardzo przydało, bo by po prostu jedna przykra sytuacja zostałaby zażegnana już na zawsze. No nie daje się, no właśnie, dodałabyś level tobą przecież. Ile ci tam chorągiewek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ale... A powiem ci, to jest sztuka, zrobić mapę tak, żeby rzeczywiście te walki były tak fajnie wyważone, żeby można było się trochę pozastanawiać i właściwie nie było jedynym momentem najciekawszym to, kiedy będzie w końcu bitwa pomiędzy graczami, tylko rzeczywiście eksplorowanie mapy jest również przyjemne. Myślę, że też do oglądania będzie przyjemne dla widzów. Ja mam plana, czekaj, panie kochany. Brać tego frajera, czy go zostawić? Chyba. No, ej, dobra, to nie jest głupie, ja tam podlecę też tobą, trudno, wyjdę już z tego miasta, ale ja potrzebuję
Możesz wyjść z miasta, ale miasto z ciebie nigdy. Właśnie takiego oddziału potrzebuję, żeby sobie bez problemu to tam zrobić. Jak ja to zabiję, od razu tym bohaterem będę mógł wejść w to. Ja pamiętam, że to były słabe rzeczy, także sobie poradzę. No, to jest... To jest dobry pomysł, myślę. Dobra, co tutaj? Oczywiście tradycja. Koszmarna tradycja, że tak powiem. Okej. Okay. Dobra, tak mi wlazłeś, ty. Tego. O Boże, co ja mam teraz zrobić? Ryzykować czy nie? No bo jak ty będziesz szybszy, no to będzie lipa. O, jak tylko ty zadasz obrażenia... Kurde. W drugiej turze będziesz szybszy, ja ci mogę zadać jeszcze 50. Chyba lepiej będzie... Dobra. Wybrońcie to, zobaczymy. Musicie trafiać. Bez tego to będzie... O Jezu. No tak, teraz ja jestem szybszy. Dobra. Ja to mogę przegrać. W taki głupi sposób. Ależ to poległem. Ja... No, muszę go pomścić, ale nie teraz. O Jezu. Dobra. To będzie ostatni. Powróciłem. Imperium jest moje. Jak na razie jest twoje, ale... No... Niestety mój poboczny bohater się przewrócił. Przewrócił się poboczny bohcio? Tak. A nie miał jakichś już tam poulepszonych jednostek? Coś tego? Nic mu po tym, jak one są miękkie. No, a drakity są niby, nie? Ale na mieście chyba byli. A nie. To tutaj wszystko wina zasobów, ale ja już zakończę tą nierówną walkę. I po prostu... Sprawię, że nagrobek... jeden nagrobek sprawi, że Imperium już nie będzie zainteresowane zasobami i niech sobie idą, dziadygi jedne. W niepamięć. To jest fajnie. Nagrobkami ich załatwię, że tak powiem. Śmierć da mi życie, paradoksalnie. Jeżeli to jest mana życia, nawet ma sens. No prawie. Ale ta śmierć może dać mi życie i skończyć koszmary. O. Tutaj w razie jakby miał być mis, to ja sobie pozwolę jednak... Trochę szkoda tego pobocznego bohcia, ale zresztą... On i tak tutaj siedział na dupie, ciepło miał w mieście. To 115, nie? HP. Kto? Tak, Meduza. Meduza, no... To jest inkub w przebraniu. Ma więcej HP, nie? Tam 135. No, bo przez to przebranie traci 20 HP-ków. Dobra, nie pamiętam niestety, co on tu ma, ale... No, chyba nie było nic groźnego przecież. Mogę od razu kasować obydwu. Tylko jak to mam zrobić? Muszę doprowadzić do sytuacji, w której oni jeszcze raz... No nie, no... ...to przejmą. Poważnie brakło. A nie dojdę tam. Muszę to zrobić w trochę inny sposób. Ten dojdzie tutaj. Ale już wiem w jaki. Już wiem jak to zrobię. Muszę poczekać na kolejną rózgowiczkę. Niech ona sobie ustawi, ja tu usunę. Ustawię się tam dobrze i będzie git. No tu jest coś słabego, to można by dobić tamtym. Dobra, to ja pozwolę im uciec. Łucznikowi tylko pozwolę uciec, to będzie dobry deal. Ty zanim tu dojdziesz, to trochę minie czasu. A chuja. A może mu się uda. Dobra, no nieważne. W takim układzie bohaterowi pozwolę uciec. Dobijamy tobą.
No i dobra. Już mogłem wziąć jeszcze demonologa tutaj, żeby wziął trochę expo więcej, no ale dobra, walić to. Weź w razie czego tego. No i zobaczymy jak z tym włócznikiem, co tam jest, co on będzie chciał mi zrobić niedobrego. Chyba nic, coś przecież. No u ciebie to widzę się tutaj. Zasoby rozszerzają, wszelkie wpływy. No panie. Też bym to musiał trochę poprzejmować, ale kurde. Grubo. Dobra, jak to tam z... Nie, tutaj to bieda. Tutaj już lepiej. Imperium od... O, tam poszłaś. No dobra. Dobra, dobra. Może być no tam. Nie, co on kombinuje? Będzie tak jak mówiłeś. Ma na życia... No ja pier... Będzie jednak. Dawać mi życie. A jednak... Tylko musimy się pozbyć tego dziadostwa. Kurde, tylko ja bardziej chciałem i tak, żeby to na złocie było. W sumie mi się cholera, na momencie to ustawiłem. Dała expy, co prawda, ale groźnie. Cholernie groźnie. Czy ja się ciebie chcę tu podbywać? Skończył tutaj na szczęście. Dobra, nie ma źle. Nie ma tragedii. To nawet było opłacalne, jako że i tak nie tym bohaterem będę atakował, nie tą armią, więc jest spoko. Może jakby mi tym koszmarem zaatakował mojego głównego bohatera, to bym miał przewalone. Chociaż nie, bo ja to mam bohaterem full HP, dostałbym w pysk, tak czy siak za full obrażenia, później def. Oby prawie to stało. Dobra, tam sobie pójdziesz, będziesz miał już nowy cel. Może nawet lepiej, bo tam miałem Molocha i... Gdzie nie, to teraz? Gdzieś w dół. Tu. Molocha. Molocha i Donald Long. Jakie tu masz szanse? Bardzo kiepskie. Tutaj nie możesz wejść, tylko musisz iść naokoło. Słabiutko. Dobra, ja tę armię sprawdzę włócznikiem. To jest za trudno. Tu jest za trudno, tu musisz czekać. Ewentualnie możesz pójść tam, ale to jeszcze nie teraz. No i tak ci tu wypuszczą koszmary. Kurde. Bardzo zły sposób to wszystko chciałem zrobić, no. A dobra, teraz to ja się czuję usatysfakcjonowany, że tak powiem. Dobra, dawaj mi tę jednostkę. Zaraz ciebie skasujemy, tylko daj mi, słuchaj, informacje na temat armii twojej. Tutaj damy. Imperium być może znowu mi jakiegoś koszmara tu puści. O, tu jest piekielny śmierci, mana, dobra. Tylko, że kurde, trzeba się przebić. Dobra, słabe to jest, spoko. Tu może nawet dwa dźgnięcia zdążę, zrobię. To na kolizę tam uleczy jest... siebie, to tam mnie nie boli. Pajączki. A to później jakieś pajączki, pajączki, pajączki. Może coś uzdrowiuje po tej walce. Kapon. A dobra, to mnie nie boli w ogóle. Muszę zapomnieć. Dobra. Ty się cofasz. Tam nie. Tutaj. Z tymi oddziałami myślę. Chociaż jeszcze zaatakujmy go, zobaczymy, może jeszcze zgarnę jakieś jednostki. Piję w Sylwestra, weź to zabij. Proszę mnie nie dźgać. Tylko pić, w Sylwestra. Montagen Tan, dał radę, spoko. Tutaj chybienie, ale to nieważne, bo on i tak już atakował, to już nic nie robi. Tan. Ja czekam na turę Imperium, bo się spodziewam tutaj znowu koszmaru. Jeszcze się trochę będę musiał naczekać. No dobrze, dobrze.
to takie rzeczy mi się podobają nawet. Teraz kogo brać do leczenia? Antypaladyna. Molochanie wezmę. Chyba, że marmurowego zostawię rannego i bym wziął molocha i antypaladyna. No. Weźmy molocha i antypaladyna. I wy się idziecie leczyć. O Boże. A u mnie takie kasztany same są. Dobra, dojdziesz tam w jedną turę, dojdzie w jedną turę, tam. Dobra. U elfów fajne granie to się zaczyna dopiero od jakiejś tam czwartej misji w kampanii, jak się idzie w samych zbójców, to wtedy to jest fajnie. Tylko znowu to jest i tak miękka armia, mało żywotna, ale przynajmniej może dużo obrażeń zadawać. No oczywiście musi być driada tutaj bohaterką, bo zwykły wilkołak już się robi problemem wtedy. Ale tutaj jest multi, więc raczej nie ma czasu, żeby takie robić kombinacje, tym bardziej, że to armia mało żywotna, pierwszopoziomowy bohater, więc raczej nie ma sposobności, żeby takie rzeczy robić. Nigdy Imperium nie grałem na taką kombinację, że trzech imperialnych zabójców miałem z tyłu, a to jest naprawdę zabójcza taktyka, tylko że no właśnie, znowu się trafią te cztery jedyne jednostki w grze odporne na oręż i się robi problem. Dobra. Ja grałem przeciwko tobie tak, że miałem tego... A nie, przeciwko tobie. Na dwa linia grałem tak, że zrobiłem sobie pobocznego bohatera tropiciela z dwoma strzelcami, nie? I z przodu był pierm, czy rycerz tam później. I to było... W sumie miałem 125 obrażeń do dyspozycji z inicjatywą 60 w dowolną jednostkę. Było w bardzo wczesnym etapie rozgrywki, nie? Bo to było mega zabójcze. Dobra, tak zróbmy, bo ty będziesz tańsza do leczenia w razie czego. Okej, fajnie, że tu są poziomy. Kolejne, to tam na pewno jest na plus. Tobą robimy tak. Robimy tak, żebyś mi tutaj znowu niespodzianek nie przysyłał. Drogi bocie. Dziękuję. Ty gdzieś tutaj w odwiedziny chwilowe. O, ładna, równa liczba. To mi się podoba. Tu by wszedł może. Tu się zawsze coś zrobi. Tylko trzeba takie kółka zataczyć znowu, o Boże. No to może lepiej iść tutaj. Tylko tutaj znowu będzie trudno to porobić. Też ryzyko jest niepowodzenia przy takich okolicznościach. No. Pójdę chyba tędy sobie. Tak mi się wydaje. Przedrzeć się w tamtą stronę bardziej. Dobra. Kolejną noc spędzisz tam. No i takiego ruchu mi kurde brakowało. Właśnie tego potrzebowałem. No tego dokładnie potrzebowałem. Takiego ruchu. To jeszcze dużo do czyszczenia jest, kurde, tych jednostek. Tylko że tutaj przy tym trzeba również dużo się namyśleć, namęczyć. O, coś tu się rusza. Proszę przestać podglądać. No ja nie podglądam, po prostu mapa mi tutaj podpowiada. Ja idę zwiedzać. Ja sobie zwiedzam świat, kulturalnie nic się nie dzieje. Mapa mnie tu kieruje. Kieruje w twoim kierunku, że tak powiem. A, no tak. No to bardzo niemiła gra, no to tak nie powinno być, że ona ci tam kamerę daje, gdzie się coś dzieje. Ty wstawiaj! Ty sobie spokojnie oglądasz mapę, patrzysz jakby pokonać jakiś łaziu, a tu nagle chamsko kamera ci pokazuje, co z Koron robi. No tak nie powinno być, nie? No, pewnie dlatego, że jakąś niewidzialność użyłeś i to... O. A tutaj kamera cię zdradza. No dobra. Tak się zdarza też. Niestety. Dobra, jaki jest stan budynków w ogóle? No...
Powiedz jakaś prędkość by się przydała. Ty może chcesz mi sprzedać prędkość za 400 zł? A po co mi sprzedawać ci prędkość? Za jednorazową kubkę złota, którą ty później będziesz mógł wykorzystywać, że ho ho. No ale 400 zł, no a to... No ale, no ale 18, no. A ja nie mam manekenów. No, teraz tak mi możesz mówić, nie? No mam tylko te 200, co dostaliśmy na początku gry. No to dwie prędkości będę miał, no daj spokój. Dobra. Imperium to ze mną nie chce gadać w ogóle, bo różdżkarki mu zabiją, to Imperium ze mną gadać w ogóle nie chce, no obrazili się, śmiertelnie poważni są, koszmary wysyłają, ja nie wiem, no z nimi się nie da dogadać, ja nie wiem kto tam rządzi, ale no ja bym go w ogóle nie dopuszczał do władzy, bo ten człowiek jest okrutny. No dokładnie, a patrzyłeś w jakich my jesteśmy stosunkach dobrych? Oglądałeś? Domyślam się jakie one będą, znaczy jakie one są, no w sumie tam już na panel... No. Panel dyplomacji już zaglądałem, no ale to co? Nie jesteśmy botami, żebyśmy mieli już z automatu sobie przymierze tutaj. Ale jakże inaczej by się to mogło potoczyć, jeżeli pomiędzy nami jest wróg, nie? I razem go tam po trochu mucimy. Tu nie dojdziesz, to wracaj tam. I się podleczysz spokojnie. A ja tutaj sobie coś zniszczę. Tylko teraz tak, wy macie oboje wystarczająco obrażeń, akurat dokładnie tyle, ile potrzebuje. O, co taki sera, co taki sera tu robi? A, brawo, właśnie a propos trafiania. Może to? Będzie lepsze. Dobra, wchodzimy. A ja piję w Sylwestra, no dobra, no co? No i chuj, no i są spoziomowani. No. Ziomy mają poziomy. Dobra, nieważne. Dobra, Imperium, Veno, ustawię tą rózgę tam. Nie brandzluj się z tym tyle. Ja to usuwam. Stawiam swoją. Tylko, że w tym miejscu bym musiał ustawiać. Ale to nieważne. Ja nie muszę tego robić. Wystarczy, że po prostu oni tego już ciorany. A to zróbmy sobie od razu tego kolegę. Co słucha regę? Tutaj syrenki tak. Dwie i kraken. No, no, no. Ja to znam. Dobra. Ja to znaju. Tylko nie pani wie. Maju. Ja znaju. Dobra, panie. Pyk, pyk, pyk. A myślę, że ten pająk taki groźny, czarny, zatruje. Ja tu już widziałem, ja że to... Ja tu pewnie jak zostanę, to pewnie dostanę na pysk koszmar, nie? No jeżeli to jest przy zasobach wroga, to z pewnością jakiś koszmar tam wejdzie. Oni to lubią. A może... Kurde, mogłem opracować to zaklęcie. Mamy, demony mają to zaklęcie, czy nie? Czy oni nie mieli tego? Nie, oni tego nie mają. Tutaj dopiero. Co? Zakrywanie mapy? Ej. O to chodzi? A to śmierć. A to walić to. Dobra, to nie, no to... To jest takich ciekawostek, jak mogę nadmienić, te zakrywanie mapy, bo... Legiony mają to na trzecim poziomie i hordy też. Koszt jest ten sam, jedyna różnica jest taka, że hordy zakrywają obszar 7 na 7, a legiony 9 na 9 albo odwrotnie. O, to działa. Tak naprawdę to ja potrzebuję zakrycia terenu 3 na 3. To by mi starczyło, mogłoby być takie pierwsze poziomowe. A mnie dziad zaskoczył. Złodziejem tutaj. Zamieszki mi wywołał w mieście, no patrzcie państwo. Teraz nie mogę nic zrobić. O, a to giliarz. No. Dobra, ja to w sumie to już nawet to oleję na razie. A to przyszedł sobie taki jakiś, nie wiem, paździoch, rozpowiedział jakieś głupstwa. No paździoch przyszedł, to wszyscy...
to uwierzyli. Dokładnie, to paździocha wina wszystko, to ten Menda paździoch to. No to Menda jest przecież. On to wszystko rozpowiedział, ludzie głupio uwierzyły. Dokładnie tak było. Jest jak ta herbata wolno stygnie w to lato, przecież w zimę to już bym mógł się napić, a ja biorę ten kubek i łóżko gorące jeszcze. A kiedy ja zalewałem tych herbaty? Już odcinek trzeba kończyć, halo. A ty się w ogóle nie zaparzasz herbatą. Dobra, zostawię sobie to na później. Herbata nie stygnie, a odcinek trzeba kończyć. Herbata nie stygnie. Dobra, może tą kulę tam odsprzedam to w sumie. Nie jest ja mam wrażenie, że ta herbata jeszcze zwiększa temperaturę w tym pokoju. Postawiłem sobie taki mały ogrzewacz, nie? I on tak emanuje tym gorącym, bo jak się faktycznie, wiesz, jak tego się dotknie, to jest gorący, chuj, to jest jak kaloryfer. Jeszcze w lato ci kaloryfer potrzebny, nagrzany. Skowron. Cóż ty odwal. A to wina paździocha, bo on tej grzałki, co mnie... Mi się spodobało, no teraz to jest wina paździocha, bo on mnie te grzałki nie oddał i on se podgrzewa herbatę nawet w lato. No tak. Kurczę, ale jestem zadowolony tak bardzo z tego bohatera. On jest taki przydatny, on jest taki useful. Jasna dupa. Jest takie dobre. U mnie te elfy w ogóle są useless. U elfów najlepszy poboczny bohater to jest również i Driada. I główny bohater Driada i poboczny też Driada. No, Driada jest do wszystkiego. A reszta tak, jest do niczego. Dobra, śmignij mi tutaj. Co ma 35 ruchu to jest biedą, bo... Nawet no to jest krasny, jak krasnolud. On jest taki jak ten krasnolud, nie? Nawet gorzej, bo krasnolud chociaż ma... Chociaż korzysta z dróg jeszcze. Właśnie, no i już nie wspomnę o bardzo tanich zakręciach, że grugi i poruszenie się po lesie. No właśnie, no niby tam mają wbudowane te poruszenie po lesie, ale przecież krasnoludy z tego bardzo tanim kosztem mogą skorzystać. Skorzystać i mają i pochodnik, i żeglugę. No krasnoludy tak naprawdę mają najlepsze poruszanie się w grze, no co prawda muszą wydawać manę na to. No, ale... Tylko to jest niewielki koszt. No bardzo niewielki. Można, a nie jest to przecież... się kłócić, że legiony może mają trochę lepszy, bo... No tak. Tak z marszu, no to mają najlepiej. Jedynie, no, jeżeli jest mapa, gdzie nie ma za bardzo dróg, a jest dużo wody, to tak, na tym legiony korzystają bardzo mocno. Nie potrzebują do tego żadnej many. Także tak. W taki sposób to ujmując, to jest bardzo korzystne dla tej rasy. Oczywiście, tak jest. No, to jest taka właśnie gra, że nie da się jednoznacznie na każde pytanie odpowiedzieć. Wszystko zależy od tego, jak jest na mapie, jaki mam przeciwników, jaki teren, jakie warunki. Czy ja mogę spalić to w cholerę chyba? Nekromanta ma 105 HP. No to wystarczy pikiel noga, zmniejszymy mu HP do 85. Później tylko musi bohater z demonologiem trafić. O, jest. Potrafić, to dobrze, to jest o to chodzi. Dobre rzeczy, fajnie. Ból mi prawdopodobnie sparaliżuje Molocha. Kurde, ale masakra. Antypaladyn uderzy, no kula, żeby nie paraliżował dalej. I bohater razem z demonologiem dobiją tego kula. To muszę tak zrobić, później tam a wejść. A później zostaną tylko zombiaki. A, dobra. I ten burger zombie będzie useless, bo będzie mi bił tankowego Molocha, tylko antypaladyn będzie miał połowę z tym zombiakiem. Dobra, ty panie, idź tam. Widzę, że i tak nic więcej. Dobra, to co? Ostatnią turę robisz i kończymy odcinek. Ja teraz już skończył odcinek, mając full HP na wszystkich istotach tych bohaterach, także już teraz bym chciał skończyć. Bo no dobrze, no to możemy także, ten sposób. Drodzy państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Skoro piąty, to był piąty odcinek z tej serii na kanale, ze mną był pan Pytek. Dokładnie tak. Zapraszamy do odcinków kolejnych. Pozdrawiamy twórcę mapy, pana Welesza. No właśnie, dokładnie. Jeżeli traficie na jakieś jego mapy, to bardzo polecamy sobie pograć, bo jest naprawdę dużo fajnej zabawy. No i pociechy dla oka, patrząc na tereny, jakie tutaj tworzy.
Jest zasna mapka, naprawdę bardzo, no. bardzo fajna. Dobra, dziękuję bardzo raz jeszcze, pozdrawiam. Ja również. Dziękuję i na razie. Do następnego.